Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie na moim pulpicie. A dlaczego na moim pulpicie? Ponieważ w dzisiejszym filmie z Genshin Impact postaram się porównać standardowy dysk SSD z dyskiem na NVMe, jeśli chodzi o wczytywanie gry. Do nagrania tego filmu skłoniły mnie dwie rzeczy. Pierwsza to jest jedna z nich, gdzie narzekałem, że o nie, no jak to się długo ładuje ta domena i w ogóle. I dostałem cudowny komentarz pod tytułem masz słaby komputer. Przedzam, że Genshina miałem na dysku SSD, moim procesorem jest Ryzen 2700X. Korzystam z 32GB zestawu RAMu DDR4 oraz moim dyskiem był Crucial MX500 osiągającym 560 MB zapisu, jak i 540 odczytu. A zmieniać instalację Genshina będę na dysk NVMe podpięty pod gniazdo PCI Express X4. Jest ono troszeczkę wolniejsze od standardu dysku, to mały disclaimer dla tych, co się znają. Aczkolwiek dalej będzie to duży przyrost względem tego, co miałem obecnie na swoim SSD-ku. Tym dyskiem jest Samsung 990 Pro, czyli przede wszystkim zwiększony będzie tutaj odczyt bezpośrednio plików, ale też zwiększony znacznie będzie odczyt plików losowych. To są moje ustawienia, jeśli chodzi o Genshin Impact. Jak widzicie, są to ustawienia wysokie. Można by prawie powiedzieć, że są to ustawienia najwyższe, poza cieniami, które mam na low, które no nie za dobrze wyglądają na najwyższych, potrafią się nieźle bugować, nie wiem, być może to umie, może po reinstalacji się to zmieni. Mam zwiększony render resolution z domyślnego chyba 1:1:3, mam wszystkie efekty bloom, mam efekty koopa, no i test będę przeprowadzał w 6 różnych miejscach. Pierwsze to będzie włączenie gry do Mondstadt, w którym się obecnie znajduje moja postać. Drugie będzie to Sumeru City, trzecie będzie to Fontaine, teleport do Catherine. Czwarty będzie to domena na artefakty w Fontaine, wejście i wyjście z niej. Piąte to będzie wczytanie mapy do naszego narwala. Do informacji ze statystyki jeszcze dam, że będę korzystał z niego światłowodowego, co zresztą jest widoczne przez mój niski ping, przeważnie na nagraniach, więc pierwszy test, start game, można zacząć. A więc tyle zajęło mi włączenie gry do Mondstadt. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, także ja się chowam, jeśli chodzi o kamerkę, i rozpoczynam testowanie. A więc tak prezentują się wyniki ładowania Genshinka na standardowym dysku SSD. Teraz pozwólcie mi, że dokonam reinstalacji Genshinka na nowym dysku. Pierwsze włączenie Genshina nie będzie liczone, no bo to wiecie, wszystkie takie dostosowywanie i tak dalej, więc będzie pierwsze włączenie Genshinka po reinstalacji. Coś, co robią ludzie, którzy dostają cheat-i. Jest uninstall game. 93 GB. Genshin, jak widzicie na cy, był. Lecimy. Poszło to wyjątkowo szybko.
Dobrze, teraz rzucenie Genshinka na kolejny dysk. Change. Nowy dysk. Genshinek. No i co? Space Require 80. Pobierańsko. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full or has it been? Dobrze, także jestem w Genshinie po jego reinstalacji i teraz chciałbym zobaczyć, co się pozmieniło. W ogóle ciekawostka, zostałem zalogowany automatycznie, czego możecie teraz zobaczyć moją reakcję na to. Zalogowany jestem. Zostałem zalogowany automatycznie, to jest jedna rzecz, czyli nie wszystkie pliki Genshina przy odinstalowaniu się usunęły, to jest ważne, no i ustawienia graficzne się zapisały, czyli Genshin coś zmienił, ponieważ to działało wcześniej inaczej. Na pewno Genshin jest na nowym dysku, to mogę potwierdzić, ponieważ file integrity poszło, no naprawdę błyskawicznie, możecie zobaczyć nawet moją reakcję, jak to szybko poszło w tym momencie. Jej, file integrity check. O, ukupa, ukupa, gigabit odczytu, dwa, ukupa. Yo, no to się szybko robi. Okej. Okay. O, skończyło się. No i co, skoro Genshin są na nowym dysku, to ja klikam znowu Alt+F4. Jeszcze mogę wam pokazać, że już, jak widzicie, Genshin znajduje się na nowym dysku. Także ja znikam i zapraszam was do testów, jakie wykonałem przed chwilą. A więc tak wyglądają testy, wyniki widzicie już w tym momencie na ekranie obok New Villetta, ja jeszcze ich nie znam, czyli podsumowanie nagram za chwilę i jedną rzecz naprostuję, ponieważ nie udało mi się tego Serenity Pota nagrać, jakoś wyleciało mi to totalnie z głowy, także niestety, ale będę mógł w stanie określić to, czy to się szybciej wczytuje, czy nie, tak zwane na oko, myślę, że to też jest jakaś forma testu, ponieważ no logowałem się dość często. Także wysyłam request, ale już mogę powiedzieć, że w pewnym miejscu mam wrażenie, że Genshin ładował się szybciej. Więc tutaj tak to wygląda, no to ja odczuwam lekką, aczkolwiek bardzo przyjemną różnicę w stosunku teleportowania się, zwłaszcza do Sumeru City, które patrząc po aktywności dysku, jaka była, bo miałem włączone na takim monitorze, wydaje się robić największe różnice, jeśli o to chodzi. Dalej niestety Genshin ma te problemy, że te ekrany wymagają połączenia z serwerem i bardzo dużo rzeczy ładuje się bezpośrednio z serwera po nie największej prędkości, czyli to jest limitowane bardzo po stronie Hoyo!
Także ja tylko zobaczę, czy może przy reinstalacji się poprawiły cienie w tym Genshinie i może trzeba było, wystarczyło go zainstalować, żeby one się poprawiły. Jeśli o to chodzi, no i uwaga, patrzę w dal i widzę, że nie, dalej te cienie tak coś z nimi, tak coś jest nie ten. Widzimy się już za chwilę na podsumowaniu. Także witam was bardzo serdecznie na podsumowaniu, jest już u mnie kolejny ziomek, właśnie sobie podliczyłem wszystkie czasy. I z tego co widzę w tej tabelce, z wszystkich wyników, różnica wynosi 9 sekund, w tym wczytywanie do narwala zajęło w ogóle tyle samo czasu, praktycznie z różnicą 20 milisekund. Włączanie gry to jest różnica pół sekundy około w zaokrągleniu, także różnica marginalna, nawet bym powiedział, że wszystkie te wczytywania to jest około od sekundy do maksymalnie najwięcej dało to w sumeru, czyli 2. Wczytywanie domeny też to było zawsze różnica około 1 sekundy, czyli to wszystko to są różnice marginalne i szczerze powiem, że to są różnice nieodczuwalne do tego, co tak naprawdę się dzieje. Jeśli chodzi o wczytywanie domeny, kiedy już się w niej znajdujemy, ten refresh domeny trwa tyle samo długo, czyli jest to definitywnie po stronie Hoyo. Więc czy opłaca się Genshina przekładać z standardowego dysku SSD na dysk NVMe? No, jeżeli chcecie zaoszczędzić 2 sekundy teleportowania do Sumeru City, to tak, aczkolwiek no jedynie co mogę po tym filmie powiedzieć, to że różnice naprawdę są marginalne. I tak naprawdę to, co przewidywałem, czyli większych różnic w sprzęcie u mnie już nie będzie, także ten komentarz, który był na początku. No 2 sekundy, nie? Jak to pomnożę przez 100 razy domen, no to robi bardzo dużo czasu. No aczkolwiek tam chodziło mi przede wszystkim o dobieganie przez 10 sekund za każdym powtórzeniem, a nie ładowanie przez sekundę czy dwie dłużej, także nie musicie kupować dysku NVMe, żeby Genshin działał lepiej. Jedna taka uwaga na koniec, jeżeli ktoś z was dawno nie reinstalował Genshinka, to przy natlanie polecam po prostu odinstalować giereczkę i zainstalować sobie jeszcze raz. Jak widzicie, u mnie Genshin schudł o 17 GB, co myślę, że robi sporą różnicę. Dziękuję za oglądanie tego filmu, napiszcie ile u was włącza się Genshin i na razie, hej pa! Cześć!